inne. tak maszerowali za złamanie restrykcji. Jak seans nienawiści inne. Mężczyźni naruszyli przepisy covidowe. Zostali publicznie upokorzeni. Chińskie władze stosują strategię zero covid i stanowczo reagują nawet na pojedyncze infekcje, by nie dopuścić do nawrotu pandemii. Dlatego, po złamaniu przez mężczyzn przepisów covidowych, policjanci zastosowali wobec nich publiczne upokorzenie. Prowadzili ulicami oskarżonych ze związanymi rękoma oraz tabliczkami ze zdjęciem i nazwiskiem, podała w czwartek BBC, porównując to do seansów nienawiści z czasów rewolucji kulturalnej. Według chińskich mediów czterech mężczyzn prowadzonych było ulicami w mieście Inkski w regionie Kuangxi 28 grudnia. Są oskarżeni o nielegalne sprowadzanie ludzi przez granicę która w związku z pandemią koronawirusa pozostaje niemal całkowicie zamknięta dla ruchu osobowego. Chyne. Publiczne upokorzenie podejrzanych o naruszenie zasad covidowych na nagraniach i zdjęciach widać, że zarówno policjanci, jak i oskarżeni, ubrani są w medyczne stroje ochronne zakrywające całe ciało i głowę. Podejrzani mają ręce skrępowane z tyłu, a na szyjach plakietki ze zdjęciem i nazwiskiem. Wschodników w paradzie przygląda się tłum piów. Ta akcja dyscyplinująca silnie odstraszyła od przestępstw związanych z granicą i dodatkowo zwiększyła powszechną świadomość mas w sprawie przeciwdziałania przemytowi, nielegalnej imigracji i świadomego przestrzegania reguł przeciwepidemicznych, napisał wydawany w kłankni państwowy dziennik Guangxi Ribao. Doniesienia o akcji dyscyplinarnej wi wywołały mieszane reakcje w chińskich mediach społecznościowych. Części internautów przypominały seanse publicznego upokarzania podejrzanych sprzed setek lat. Inni natomiast oceniali, że tego rodzaju działania są konieczne, by chronić obszary przygraniczne przed koronawirusem. Chińskie władze stosują strategię zero covid pekiński Dziennik, Xinyi Ingbao, ocenił, że takie prowadzenie podejrzanych jest sprzeczne z duchem praworządności i nie można dopuścić, by się powtórzyło. Władze X-Ingu broniły jednak swoich decyzji, twierdząc, że w tym, terenowym działaniu dyscyplinarnym, nie było niczego niewłaściwego. Chińskie władze stosują strategię zero COVID i stanowczo reagują nawet na pojedyncze infekcje, by nie dopuścić do nawrotu pandemii. Od marca 2020 roku utrzymują również bardzo surowe ograniczenia dotyczące wjazdu do kraju, które w praktyce uniemożliwiają wjazd większości cudzoziemców. Obecnie miasto Xi'an na północy kraju mierzy się z największym w tym roku ogniskiem infekcji. W czwartek zgłoszono w Chinach 156 nowych objawowych zakażeń lokalnych. Publiczne seanse nienawiści i upokarzanie podejrzanych było w Chinach powszechne w czasie rewolucji kulturalnej z lat 1966-1976 ale obecnie zdarza się rzadko, zauważa BBC. W 2006 roku duże kontrowersje wywołało przeprowadzenie ulicami miasta z około 100 kobiet oskarżonych o prostytucję ubranych w żółte tuniki.